Myśl na dziś to inspirujące wypowiedzi ekspertów ze świata psychologii, zdrowia, mindfulness i szeroko pojętego self-care'u. Zacznij dzień od chwili refleksji i niech ten podcast stanie się częścią Twojego uważnego poranka. Nowa Myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Partnerem podcastu jest marka Health Labs Care. Producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Mamy 4 stadia snu. W tej chwili mówimy o 3 stadiach NRM. Kiedyś były 4, ale w tej chwili już to ujednolicono do 3. Kiedy mamy sen płytki, taki, który powiedzmy można sobie wyobrazić, że w czasie, kiedy wyłącza pani budzik i jeszcze chwilę podrzemie, tak, to wtedy wchodzi pani w jedynkę tak zwaną. I taki sen zdarza nam się wielokrotnie w czasie nocy, w czasie zasypiania. On trwa zwykle krótko i albo się wybudzamy z niego, albo przechodzimy w głębsze stadium. Stan sen drugi, jakby NRM2, kiedy jest to największa ilość naszego snu, kiedy ciało wypoczywa, ale jeszcze jest w takim stanie, że może się z niego wybudzić w miarę łatwo, bo załóżmy jakiś hałas w drugim pomieszczeniu, czy pukanie do drzwi, doprowadza do wzbudzenia fal mózgowych, mózg rejestruje to. Mamy 3, kiedy nie rejestrujemy nic. Wyłączają się całkowicie zmysły. W NRM-ie trzecim mózg przechodzi na takie bardzo wolne fale, powolne, głębokie. Mózg się, w cudzysłowie, resetuje, wyłącza wszystkie niepotrzebne części, ciało się rozluźnia i odpoczywa. I mamy stadium REM, czyli szybki ruchów gałek ocznych, kiedy nam się coś śni. Takie typowe śnienie, wtedy ciało jest w 100% wyluzowane, jest atonia mięśniowa, czyli żaden mięsień nie ma prawa się napinać. I wtedy w naszym mózgu dzieje się to samo, co się dzieje w czuwaniu, tylko w trochę innej formie. Więc oprócz tego NRM-u, kiedy ciało wypoczywa, mamy jeszcze śnienie. I śnienie też jest ważne, o czym niektórzy zapominają. To nie chodzi o to, że koszmary, które nam się śnią, wpływają na nas negatywnie. Ale każde śnienie wpływa na konsolidację pamięci. Można to porównać do robienia porządków w szufladach. Kiedy pani robi generalne porządki, wyrzuca wszystko z tych szuflad i potem układa to ładnie na miejsca. To, co potrzebne, zostaje. To, co niepotrzebne, idzie do kosza na śmieci. I tak działa REM. To są generalne porządki w mózgu. One się dzieją każdej nocy kilkukrotnie i jeżeli sobie to wycinamy z własnej nieprzymuszonej woli, to potem wstajemy z gorszym samopoczuciem, z takim poczuciem rozbicia, z poczuciem, że ta pamięć nie do końca, że jesteśmy poddenerwowani. Jeżeli robimy to przewlekle, możemy mieć również objawy lękowe czy depresyjne. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify lub iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.